Jeżeli chodzi o osiągnięcia trzeciego migdałka o dorosłych, najczęściej to występuje, jest to, można, muszę powiedzieć, że to jest bardzo rzadka sprawa, gdzież z anatomii pamiętamy i z fizjologii, że trzeci migdałek występuje od dzieci i gdzieś w wieku dojrzewania ulega zanikowi. Natomiast jeżeli o dorosłych występuje trzeci migdałek, to usuwamy wtedy, jeżeli powoduje zaburzenia drożności górnych dróg oddechowych w postaci trudności w oddychaniu, częste infekcje, jeżeli jest o osób chrapiących, jeżeli mają trzeci migdałek. I oczywiście i wtedy w zależności od wielkości, jeżeli trzeci migdałek powoduje niedrożność, jak najbardziej trzeba go zoperować. Osunięcie trzeciego migdałka u dorosłych jest tą samą metodą i jest bardzo podobne do osunięcia trzeciego migdałka u dzieci. Czyli to jest zabieg w narkozie ogólnej wykonany i krótkotrwały, to osuwamy oczywiście, wycinamy tak naprawdę, to jest polega na, niektórzy mówią, że to jest wyłoszczenie albo wycinanie, to musimy, osuwamy trzeci migdałek w całości.